No dobrze, dzień dobry, witam w samo południe. Dzisiaj live z kolejną położną, której myślę i uważam, że sylwetkę warto pokazać w drodze do niezależności swojej zawodowej. Zaraz zaproszę Ewę Mazurkiewicz, która na co dzień pracuje, praktykuje w okolicach Wrocławia i we Wrocławiu. Tylko chwilkę nam to zajmie. Ale też możesz kliknąć prośbę o dołączenie. O. Cześć. Cześć Ewa, witaj bardzo serdecznie. W końcu się udało. Tak. Super, bardzo się cieszę, że znalazłaś czas, bo też wiem, że jesteś mocno zapracowana zawodowo na ten live. Jakby założyłam sobie prowadzenie takich cyklów z położnymi, które no, idą pod prąd. I myślę, że do tej grupy spokojnie położnych należysz. Tak jak wspomniałam wcześniej, pracujesz bardzo niezależnie w swojej praktyce indywidualnej w okolicach Wrocławia i we Wrocławiu. Tak. Ale chciałabym, żebyś, oddam Tobie głos, żebyś Ty po prostu o sobie najlepiej powiedziała, bo tak naprawdę ta Twoja niezależność zawodowa chyba pojawiła się od razu po studiach, z tego co wiem. Tak było. Tak, więc chętnie oddam Ci głos, ale też właśnie, żebyś opowiedziała o swojej pracy, o radościach tej niezależności, ale z pewnością też trudach. Trochę też o tym elemencie Twojej pracy niezależnej, bo też nas wiele kobiet słucha, czym są porody domowe, ale głównie tu myślę przede wszystkim też o położnych, które myślą o jakiejś zmianie, a trochę się też boją tej niezależności zawodowej, mają pewne obawy. To nazywam się Ewa Mazurkiewicz, jestem położną. Jestem też certyfikowaną doradczynią laktacyjną i pracuję niezależnie, czyli po prostu jestem samodzielna. Zajmuję się poradnictwem laktacyjnym i porodami domowymi. I chyba właśnie porody domowe są taką główną częścią pracy i aktywności. I staram się, żeby to przeżycie dla kobiet było dobrym i wyjątkowym czasem. Mm-hmm. A powiedz, ty już na studiach wiedziałaś, że pójdziesz swoją drogą, czy studia były takim czasem, że na przykład myślałaś, nie, no najpierw muszę spędzić ileś lat na przykład w warunkach szpitalnych, te 20 lat doświadczenia szpitalnych potrzebujesz. Skąd w ogóle, czy to jest trochę taka twoja natura tej niezależności, że właśnie od tego pierwszego dnia, kiedy zostałaś już położną, otrzymałaś dyplom, wiedziałaś, że pójdziesz swoją drogą i skąd to się właśnie po prostu wzięło? To jest taka ciekawa historia, bo tak naprawdę w czasie trwania studiów pierwszego stopnia, czyli na licencjacie, jeszcze o tym nie wiedziałam. Mniej więcej na trzecim roku zaczęłam się bardziej interesować prowadzeniem ciąży przez położną, porodami domowymi, ale też brakowało mi mentorki tak naprawdę, czy kogoś, z kim mogłabym to doświadczenie nabyć, ale nie do końca tak naprawdę tutaj we Wrocławiu miałam taką możliwość, żeby z kimś po prostu zacząć. I tak naprawdę po licencjacie, jak dostałam dyplom, to nadarzyła się dosłownie okazja, żeby przyjąć poród domowy. O, nie słychać? Okej. I tak naprawdę właściwie ten pierwszy poród domowy przyjęłam niecały rok od uzyskania prawa wykonywania zawodu. Mhm. Więc tak, to się zadziało dosyć szybko i jestem za to bardzo wdzięczna. Po tym pierwszym porodzie domowym poczułaś, że to jest twój kierunek pracy położnej, jaki chcesz uprawiać? Czy jeszcze coś po drodze się zadziało takiego, czy już poszłaś po prostu za tak zwanym ciosem? Tak, dokładnie. Od tego porodu zaczęło się później przyjmowanie w ogóle porodów domowych i od tamtego momentu praktykuję jako samodzielna położna. Na początku to było tak, że pracowałyśmy w większej grupie, było nas trzy położne, a później się rozdzieliłyśmy i każda indywidualnie. Mhm.
W związku z tym, że poszłaś tą swoją drogą, tak myślę, że podwójnie taką niezależną, no bo z jednej strony bycie na swoim jako położeń, na swojej praktyce, a z drugiej strony ten element nadal mocno chyba kontrowersyjny w naszym kraju, jakim są porody domowe. Jak się z tym czułaś? Czy to wyzwanie, to takie często też oczernianie położnych, które się zajmują tematem porodów domowych? Doświadczyłaś tego i jak też sobie poradziłaś z tym, żeby jednak ta pójście za głosem serca było silniejsze od tego, co inni, tak? Bo podejrzewam, że niejedną kłodę pod nogi pewnie miałaś podłożoną. Wiesz co, tak, to jest akurat prawda, ale na przestrzeni tych lat, czyli tak naprawdę odkąd przyjąłam ten pierwszy poród domowy w 2016 roku do teraz, widzę, że jest coraz lepiej i praktycznie z każdym rokiem było coraz lepiej. A tak zaczynając od samego początku, to ja jeszcze studiowałam, bo uzyskałam tytuł licencjata i już przyjmując porody domowe byłam na magisterce. Więc to już wtedy na tej uczelni właśnie spotykałam się z różnymi komentarzami na ten temat. Często nawet mówionymi tak jakby niby ogólnie, na przykład na sali wykładowej przez kogoś, ale no wiadomo było, o co chodzi. Właśnie te komentarze dotyczące tego, że jestem młoda, że nie pracowałam w szpitalu, że nie wiem, że nie mam jakiegoś doświadczenia. A teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że ja zdobyłam to doświadczenie najlepiej jak mogłam, bo przez to, że nie miałam doświadczenia na sali porodowej jako takiej, ja nie nauczyłam się tych rzeczy, które robi się na sali porodowej, więc po prostu od początku zajmowałam się porodami naturalnymi, fizjologicznymi i też jak obserwowałam ten pierwszy poród w domu, w którym brałam udział, to nie mogłam wyjść z podziwu, jakie to jest normalne, jak bardzo zwyczajny jest ten poród, to, że kobieta jest u siebie, to, że ona sobie spaceruje, to, że ja jej nie zakładam weflonu, nie podłączam jej KTG, że ona jest taka wolna po prostu, może robić to, co czuje w tym momencie. Z tymi kłodami pod nogi, to tak jeszcze tylko sobie właśnie przypomnę, to głównie to były jakieś takie plotki, bym powiedziała, to takie myślę trudne w tym środowisku, że gdzieś tam właśnie krążą jakieś historie i one są opowiadane, nawet często niezgodne z prawdą nawet. Czyli nie wiem, sytuacje, kiedy nie wiem, nawet przyjeżdża do szpitala pacjentka, która nie wiem, nie rodziła w domu, a się potem okazuje, że, nie wiem, że to ja z nią rodziłam w domu i że coś tam, nie? Więc no, to jest takie niefajne i trudne, ale ja tak sobie o tym myślałam i tak czułam, że no, ja się kieruję, no, kieruję się taką filozofią, żeby kobietom było dobrze, żeby mi jako niezależnej położnej również i że osoby, które gdzieś patrzą z boku na to i komentują to w ten sposób, możliwe, że nie rozumieją, możliwe, że zazdroszczą, trudno tak naprawdę powiedzieć, bo z tym się też spotykałam po prostu, z takimi zawistnymi komentarzami często i to potem do mnie docierało, że trudno jest może to, że ktoś od 20 lat dostosowuje się do kogoś, robi coś, co jest oczekiwane, a nie ma zasobów do tego, żeby powiedzieć dosyć, ja sobie będę decydować sama, ja potrafię, ja umiem. No i że ta moja osoba po prostu w takich ludziach też wzbudzała takie no, po prostu odczucia, które były mało przyjemne, mało wygodne. No i potem gdzieś tam po prostu w jakiś sposób to próbowano, żeby we mnie to uderzało, ale no znając przynajmniej jakieś podstawy takich, mówię, mechanizmów, to jakoś no, nie brałam tego do siebie, nie przejmowałam się tym. Chociaż czasem no, jest to przykre po prostu. Ale wiem, że to no właśnie, nie jest. No właśnie. Tak, no, no właśnie to jest ten problem, bo ponieważ mam wrażenie, że tak się patrzy na położne domowe, abstrahując do tego, ile mają, jaki mają PESEL, ale że każda z nich jest szalona, narwana, przede wszystkim jest skrajnie nieodpowiedzialna. A jeszcze, jeżeli nie spędziła 30 lat na sali porodowej, no to tak naprawdę nie ma pojęcia, o czym mówi i nie wiesz jeszcze dziecko, co cię spotka.
Aj, tak, ja to często słyszałam, ja to często słyszałam i o tej odpowiedzialności chciałabym też coś powiedzieć, bo ja naprawdę od początku czułam i nadal czuję, że jestem bardzo odpowiedzialna i to też chciałam powiedzieć tutaj, żeby też każdy medyk, który słucha, usłyszał, że nadrzędnym jakby celem jest to, żeby matka i dziecko byli zdrowi. I jeżeli rzeczywiście w trakcie porodu coś no idzie nie po naszej myśli, pojawiają się jakieś szczególne okoliczności, my ten poród przenosimy w warunki szpitalne, bo tam po prostu będzie bezpieczniej. I ja też przygotowuję kobiety do tego. Mówię, jakie są mniej więcej statystyki. I mówię o tym, żeby być na to otwartym, że jeżeli w czasie porodu coś się wydarzy, to my jedziemy do szpitala i oczekujemy tego, że tam uzyskamy pomoc, bo do tego ten szpital jest. Właśnie, od 2016 roku podejrzewam, że przyjęłaś więcej niż trzy porody Zdecydowanie. przysłowiowe, więc myślę, że twoje statystyki, które też publikujesz pod koniec danego roku, znaczy z początkiem nowego roku, też coś pokazują. Tak. Ja właśnie też często odsyłam kobiety do tego, które w ogóle planują poród w domu albo w ogóle biorą to pod uwagę. I mówię o tym, jak mniej więcej to wygląda, czyli jaki procent tych porodów w domu się rozpoczyna i kończy. Ja ostatnio właśnie zebrałam statystykę z 3 lat. No i tam mniej więcej wyszło, że 90% porodów rozpoczyna się i kończy się w domu. I to w większości są kobiety, które rodzą po raz pierwszy czy po raz kolejny? Rozdzieliłam później też tę statystykę i wyszło na to, że jeżeli to jest pierwszy poród rozpoczęty w domu, to ryzyko przeniesienia go do szpitala jest około 20%, czyli nawet 1/5 kobiet zakończy poród w szpitalu. Natomiast jeżeli to jest kobieta rodząca drugi bądź kolejny raz, to już jest tylko 5%. Okej. I takim najczęstszym wskazaniem, jak sobie w tych swoich statystykach wieloletnich patrzysz, co było takim właśnie punktem, który był przyczyną do tego, żeby jednak do tego szpitala pojechać? Bo to jest często to pytanie kobiet, a jak się coś wydarzy, czy zdążymy? No właśnie. I tutaj chciałam powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest brak postępu porodu. I też od siebie dodam, że moim zdaniem główny jakby czynnik powodujący brak postępu porodu jest czynnikiem psychologicznym. I też to jest tak, że jeżeli ja rozpoznam ten brak postępu porodu, to my jeszcze w warunkach domowych mamy czas na to, żeby spróbować zoptymalizować tą pozycję dziecka, więc próbujemy przeróżnych technik. Tutaj też Tobie znany na pewno spinning baby. Próbujemy tłustą, właśnie aktywność, różne pozycje. I jeżeli to nie przynosi rezultatu, no to dopiero do tego szpitala jedziemy. I brak postępu porodu to też myślę, że jest ciekawe, że nawet jeżeli on jest w jakimś dłuższym odcinku czasu, to praktycznie nie zdarza się, żeby doprowadzał do spadków tętni u dziecka. To myślę, że też jest taką wartościową informacją, bo często się właśnie pojawia ta obawa, a co jeśli coś się wydarzy? I Tylko zawsze pada coś, a nie co pytanie o konkretną sytuację. tak, czyli nie ma takiej właśnie informacji, ale co konkretnie miałoby się wydarzyć, bo też jakby przez te ostatnie 3 lata, jak zebrałam dane, to też wyszło na to, że żadne dziecko po porodzie nie wymagało przewiezienia do szpitala, na przykład, nie? Gdzie zdarza się, że właśnie to jest jakaś taka obawa. A co jeśli dziecko po porodzie będzie wymagało natychmiastowej pomocy? No i to też jest tutaj miejsce na to, żeby powiedzieć, że poród domowy posiada kwalifikacja, czyli po prostu do tego porodu w domu trzeba się zakwalifikować, trzeba mieć dobre wyniki, spełnić pewne wymagania zdrowotne, żeby móc w domu rodzić. Czy w kwalifikacji też, bo tutaj na pewno nie wszyscy wiedzą, bierze się pod uwagę element nie tylko badań medycznych, stricte wszystkich pomiarów, wymiarów, wyników badań, ale również tą komponentę kwalifikacji pod kątem emocjonalnym kobiety? Tak. Tak, zdecydowanie, bo to ma znaczenie. Natomiast ja ostatnio daję szansę kobietom, nawet które widzę, że są może emocjonalnie czy psychicznie niegotowe, ja o tym mówię. Czyli jakby mówię, że mnie się wydaje, że można jeszcze popracować nad czym,
nad tym czy nad tym. I wtedy też staram się pokierować, czyli co jest do zrobienia, bo są kobiety, które jakby właśnie emocjonalnie nie są do końca do tego gotowe, ale szpital absolutnie nie, tylko w domu. No i ja wtedy też mówię, no dobrze, tylko że i tak jest szansa, że poród się zakończy w szpitalu. Wiadomo, nie wizualizujemy sobie tego, ale z tyłu głowy, że jeżeli trzeba będzie, to my tam pojedziemy. Więc jeżeli ktoś ma aż taką, bym to nazwała wręcz fobią, to też sugeruję kontakt z psychologiem, po prostu przepracowanie tego. I mi się wiele razy zdarzało, albo na przykład jakby pytania, które były do mnie kierowane, świadczyły o tym, że para ma naprawdę bardzo dużo lęku w sobie. Więc ja wtedy mówiłam, że ja to widzę, więc co możemy z tym zrobić? Bo ja myślę, że to może w jakiś sposób wpłynąć no, ograniczająco na was w czasie porodu. I na przebieg porodu. Tak, tak. I kiedyś bardziej się obawiałam może tego, ale bardziej ze względu na siebie. I właśnie ze względu na to, że trudniej mi było może znosić te transfery do szpitala. Ale teraz jest zupełnie inaczej, jakby z większym... Chyba już się do tego przyzwyczaiłam, że po prostu czasem tak jest. I chyba też w szpitalach jest lepiej. I nie mówię, że kiedyś było źle, bo mnie nie spotkała żadna taka, nie wiem, przykra sytuacja przy transferze, ale samo przekazywanie pacjentki bywa stresujące. Natomiast nie wiem, w ciągu tych ostatnich 3 lat nie pamiętam w ogóle, żeby była jakaś nieprzyjemna sytuacja. No właśnie, myślę, że czas pandemii zrobił dużo takiego dobrego na rzecz tych domowych narodzin i odczarowania tego, bo dużo też się pojawiło treści w mediach, w telewizji i historii kobiet, które były zapraszane i się dzieliły tym, mówiąc oczywiście, że jakby poród domowy w ciąży niskiego ryzyka, a nie w ciąży powikłanej, jest jak najbardziej zjawiskiem bezpiecznym. Tak. Ja myślę, że jak najbardziej. W ogóle mówienie o tym porodzie domowym i o tym, że to jest coś normalnego i to jest coś, co to jest miejsce, które kobiety po prostu mogą wybrać jako miejsce na narodzin dzieci, też no, jest potrzebne i wpływa na to, że gdzieś tam w tej świadomości społecznej temat się po prostu pojawia. A powiedz Ewa, jak to jest łączyć życie położnej, niezależnej i domowej jednocześnie z życiem rodzinnym, kiedy no, mamy położne, które właśnie może chcą zrezygnować ze szpitala, chcą pójść na tą ścieżkę porodów domowych, bo zawsze też gdzieś czuły to, żeby tam iść, ale no, nie miały do tego różnych warunków. Czy jest to, mając, nie wiem, męża, partnera, dzieci, czy jest to do ogarnięcia? Albo jakie cechy powinien spełnić mąż położnej? Ja powiem szczerze, że ja tak czuję, że wszystko jest do ogarnięcia, ale też jakim kosztem? To jest pytanie zawsze, jakim kosztem? No więc od razu mówię, że dużym. Czyli tak naprawdę całe życie rodzinne jest podporządkowane pod porody tak naprawdę. No nie mogę tego inaczej nazwać, bo w którym ja dostaję wezwanie i po prostu muszę jechać, no to przychodzi i to nie może zaczekać, więc no różne sytuacje są tak naprawdę, bo i mój mąż musi dostosowywać swoją pracę, czyli on może pracować tylko i wyłącznie w godzinach, kiedy jest otwarte przedszkole, w innych nie, no bo ja jak będę przy porodzie, no to ja po prostu nie odbiorę dzieci, więc to jest trudne. No nie wiem, nie może na nocki, nie może jakby, może w stricte określonych godzinach, no bo możliwe, że ja będę musiała gdzieś jechać. Zresztą mój mąż też w momencie, kiedy mieliśmy 2 małych dzieci, spędził 2 lata na urlopie wychowawczym i po prostu zajmował się i domem, i dziećmi. Więc ja trochę się uśmiecham do tego i mówię, że to taki mąż położnej, jak to funkcjonuje na przykład w Danii. No bo dzieci po prostu, żeby się też dobrze rozwijać, potrzebują stałego opiekuna, więc jeżeli w domu jest poniżej 3 roku życia i do tego jest mama, która znika i której nie ma, no to nie wiem, widzieliśmy to tak, że to jest jakiś taki jedyny sposób na to, żeby te dzieci się dobrze rozwijały. Chociaż no, mój syn też jest coraz starszy, on coraz więcej rzeczy rozumie. On mi otwarcie mówi, że moja praca jest po prostu najgorszą pracą, bo to nigdy nie wiadomo i tak dalej, więc to jest na pewno trudne. W ten moment była taka sytuacja, że mój mąż miał rodziny i on akurat postanowił świętować na koncercie
pojechał na ten koncert, a ja o 4:50 moją córkę ubierałam po prostu w buty i w kurtkę i wiozłam do babci po drodze jadąc do porodu, a moja córka się pyta, mamusiu, ale co my robimy? No, więc no, to jest naprawdę trudne i to rzeczywiście no, wymaga pewnych wyrzeczeń. Tak, potwierdzam jako dorosła córka położnej, która matki w domu nie miała i mówiła, że nigdy więcej takiej pracy. No, jak widać, tak, dzieje się, jak się dzieje. W związku z tym, Ewa, że to wymaga takiego, wiesz, no tak naprawdę elementu silnej psychiki i takiej mądrości też życiowej, czy poradziłabyś dziewczynom, które myślą o tej drodze położnej niezależnej, nie wiem, jakiegoś wsparcia psychologicznego, coachingowego, żeby sobie to w pewnym momencie poukładać, żeby ta chęć pasji realizowania nie stała się po prostu jakimś takim, wiesz, przekleństwem czy czymś, co utrudnia totalnie życie i w konsekwencji powoduje, że my się do tego zniechęcamy. Tak, zdecydowanie. Ja też regularnie korzystam z psychoterapii i bardzo polecam, żeby w ogóle pójść jakby w tę ścieżkę i dzięki temu dowiedzieć się więcej o sobie, dowiedzieć się też, jakie są w ogóle źródła i pobudki tego, że chce się praktykować tak czy inaczej. I to zresztą, ile bodźców tak naprawdę ta praca dostarcza, czyli nie wiem, z jakimi rzeczami ja się muszę mierzyć, z jakimi sytuacjami. Wchodzę do ludzi do domu, więc ja tych domów oglądam dużo różnych, dużo relacji międzyludzkich, dużo różnych sytuacji, więc no ja też potrzebuję jakiegoś buforu, żeby sobie to gdzieś po prostu poukładać. Czy wsparcie psychologiczne? Tak, tu jeszcze superwizja, która nie istnieje za bardzo, jeśli chodzi o położne. I to też trzeba sobie po prostu indywidualnie po prostu zorganizować. I mi się udało w Wrocławiu taką grupę superwizyjną stworzyć. I takie wsparcie właśnie psychologa, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby też właśnie, myślę, że to jest istotne, to nauczyć się po prostu różnych strategii i sposobów radzenia sobie ze stresem. Tak. No bo więc psychoterapia, właśnie ta superwizja, to też nie mówię tylko o psychologu, ale o wsparciu innych wspierających położnych, czyli żeby po prostu otaczać takiego nienamacalnego trochę zespołu, to znaczy każda z Was pracuje samodzielnie, opiekuje się swoimi podopiecznymi, ale to poczucie, że ja wiem, że okej, mogę zadzwonić do tej drugiej, że w razie co ona mnie wesprze w opiece, czy po prostu zastąpi. Tak, tak, tak. To akurat no tutaj na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o położne z Dolnego Śląska, to całkiem dobrze między nami działa. I rzeczywiście możemy na siebie liczyć i myślę, że to też jest dużo, bo dzięki temu po prostu kobiety nie zostają na lodzie i nie są w momencie, kiedy, nie wiem, ktoś zachoruje, coś się wydarzy, to nie zostają same i myślę, że to jest bardzo ważne. Tak. Tak. A skąd w ogóle pomysł na położnictwo? Ja od zawsze fascynowałam się noworodkami. I dla mnie to był taki absolutnie niesamowity etap życia dziecka, kiedy ono jest jeszcze połączone z matką, ale już stanowi taką osobną istotę. No i właściwie te noworodki i praca z noworodkami gdzieś tam mnie na to położnictwo przyciągnęła. I ja myślałam początkowo, że raczej będę pracowała na neonatologii, że mocno ta moja niezależność doszła do głosu. I tak naprawdę właśnie dzięki takiemu systemowi pracy, jaki ja mam teraz, udaje mi się tak naprawdę połączyć wszystko, bo to jest taka bardzo holistyczna opieka, bo i zajmuję się kobietami w ciąży, i w czasie porodu, i też po porodzie, czyli noworodki też jak najbardziej są cały czas w moim otoczeniu. I też tutaj mi przyszła do głowy jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć właśnie a propos mojej pracy, że ta zmienność, czyli to, że ja raz robię to, ja raz robię to, właśnie to też wpływa na to, że jest mniejsza szansa, że ja się po prostu wypalę. Bo ja też mam tak, że jeżeli na przykład w pewnym momencie przychodzi taki moment, że ja zaczynam być zmęczona czymś. I tutaj ja miałam przeróżne po prostu fazy. Byłam na przykład, nie wiem, jak byłam zmęczona porodami, to po prostu na przykład gdzieś tam sobie robiłam miesiąc czy dwa przerwy, czy po prostu przez jakiś czas tych porodów nie przyjmowałam. Jeżeli byłam zmęczona porodami laktacyjnymi, to też mogłam tego po prostu nie robić, nie?
I raczej staram się zachowywać taki balans. Tak samo jeszcze powiem o szkole rodzenia, bo też prowadzę taką indywidualną szkołę dla par. I też właśnie to nie jest tak, że mogę, nie wiem, prowadzić 10 par w miesiącu, bo też przecież no, cały czas mówię o tym samym tak naprawdę, może na różne sposoby i tak dalej, ale tak, żeby robić to z pasją i takim zainteresowaniem, to też po prostu muszę sobie to dobrze dawkować, żeby po prostu się tym nie zmęczyć i właśnie nie wypalić i nie poczuć w pewnym momencie, że w sumie to ja już nie chcę. A to jest bardzo ważne, co mówisz, bo może się okazać, że no właśnie, że po pierwsze my się zapędzimy w tą pewną ilość porodów domowych i się wypalimy szybciej niż żeśmy się do tego w ogóle przełączyły na ten sposób pracy położnictwa domowego, a z drugiej strony no też gdzieś ta druga noga funkcjonowania w tym świecie no naszym zawodowym, które też nam przynosi, no nie oszukujmy się, tak, wynagrodzenie za naszą pracę, no też jest potrzebna, więc myślę, że to jest dość istotne, że dziewczyny, które o tej drodze myślą, fajnie, żeby się nie kierowały tylko tym, że jestem niezależna i mam taką potrzebę bycia tutaj indywidualistką w tym świecie położniczym, ale no w tym indywidualizmie trzeba stworzyć jakiś krąg wsparcia i takiej też możliwości, wiesz, takiej jak słucham ciebie, samo dużo, dużej takiej samoświadomości, że okej, kocham porody domowe, ale wiem, że za rok, dwa być może będę musiała od nich odpocząć też na jakiś czas. Tak. Ja cały czas też gdzieś tam mówię, mam to w zasięgu świadomości, że po prostu to musi się zmieniać od czasu do czasu i że teraz sobie porobię to, potem sobie odpocznę, bo też właśnie duża ilość interakcji z ludźmi, to też wymaga dużego zaangażowania i ja tak czuję, że żeby to po prostu dobrze robić, to zaangażowanie musi być. Więc no oczywiście to męczy, to wymaga dużo, sama dyspozycyjność pod telefonem i to, że to jest naprawdę męczące. No i właśnie, też myślę, że tutaj dość mocno wyszło to, że po prostu w ogóle będąc położną trzeba o siebie dbać, czyli zapewnić sobie pewien rodzaj takiej higieny psychicznej i fizycznej, żeby po prostu, no mówiąc kolokwialnie, się nie zajechać, bo cały czas opiekowanie ludzi jest po prostu wyczerpujące i trzeba znaleźć gdzieś taki moment, żeby właśnie odpocząć. A też pewnie zauważasz, że z tymi podopiecznymi twoimi bywa różnie, że są takie, przy których czuwasz przede wszystkim nad tym bezpieczeństwem medycznym, a pewnie są takie, które też mocno trzeba doopiekować w porodzie, czy w opiece okołoporodowej też psychoemocjonalnie. Tak. Kilka pytań akurat od mam, potencjalnie podejrzewam, dwie rzeczy. Odnośnie wszystkich badań u noworodka i takiej papierologii, jaką też wystawia szpital rejestracji, czy położna, która przyjmuje poród domowy, się tym zajmuje i czy dodatni GBS jest przeciwwskazaniem do porodu domowego? Dodatni GBS nie jest przeciwwskazaniem, można z dodatnim GBS-em rodzić w domu. Jeśli chodzi o dokumenty, to ja wystawiam książeczkę zdrowia, wystawiam kartę informacyjną porodu w domu, to jest taki ekwiwalent wypisu ze szpitala, i kartę uodpornienia, czyli kartę szczepień. I to jest wszystko, co tak naprawdę jest wydawane po porodzie. I kartę urodzenia do Urzędu Stanu Cywilnego, którą zawożę do urzędu, który jest właściwy dla miejsca urodzenia dziecka. A jeżeli chodzi o badania, no to tak naprawdę przeprowadzasz te wszystkie badania, które przeprowadza się w szpitalu u zdrowo urodzonego noworodka. Tak, i potem jeszcze na drugi dzień zazwyczaj rodzice zapraszają neonatologa. I po upływie 48 godzin pobieram badania przesiewowe, czyli to jest to samo co w szpitalu, a rodzice we własnym zakresie tak naprawdę organizują badanie słuchu. To przesiewowe i akurat we Wrocławiu mamy dwa ośrodki i z tym naprawdę nie ma żadnych trudności. No i potem jeszcze zostaje kwestia szczepień. I szczepienia te odbywają się w przychodni. Okej, czyli tak naprawdę taki full pakiet, który też otrzymujemy w szpitalu u tak. dzieciątka zdrowego. Czy trombofilia jest przeciwwskazaniem do porodu domowego? To zależy, ale ogólnie tak. Tak, dlatego że jest
zwiększone ryzyko potoku w przypadku trombofilii, ale też zdarzyło mi się brać udział w porodzie z trombofilią. To jest troszeczkę też tak, że położna indywidualnie stwierdza po prostu, czy kwalifikuje taką kobietę do porodu, czy nie. Więc no w takiej sytuacji polecam rozmawiać z położną, która potencjalnie mogłaby ten poród przyjąć. W ogóle te czynniki jakby dyskwalifikujące, to wszystko jest takie, bym powiedziała, mocno zależące po prostu od osoby, która ten poród będzie prowadziła. Tak, bo jeżeli chodzi o takie główne, powiedzmy, wytyczne, to są zawarte w standardzie opieki okołoporodowej, natomiast no, nie wszystkie są czynnikami bezwzględnymi. Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Nie? I na przykład ja myślę, że to właśnie będzie zależało od osoby, nie? I każda położna ma tam swoje, że tak powiem, doświadczenia i decyduje we własnym zakresie, co według niej jest przeciwwskazane, a co nie. Okej, okay, no dobra. Ewa, gdzie można Ciebie znaleźć realnie, żeby się do Ciebie zgłosić na czy edukację przedporodową, czy może kwestie, pojawia się decyzja o porodzie domowym, albo w ogóle czy można się z Tobą spotkać, żeby ten temat na przykład z partnerem obgadać, że pojawiła nam się taka pomysł taki, że może poród domowy, no ale jednak potrzebujemy bezpośrednio twarzą w twarz się spotkać. Tudzież właśnie porady laktacyjne, czy prowadzisz swój gabinet, czy po prostu trzeba się z Tobą kontaktować bezpośrednio przez jakąś stronę? Ja teraz pracuję wyłącznie w terenie, czyli w domu u pacjenta, pacjentki i mam swoją stronę internetową www.ewa-mazurkiewicz.pl. Jestem obecna tutaj też na Instagramie, na Facebooku, jest też na stronie internetowej podany do mnie numer telefonu, więc najczęściej kobiety do mnie po prostu dzwonią i się umawiają. Jeśli chodzi o poród domowy i pierwsze spotkanie, to jest właśnie tak, że generalnie do porodu w domu są potrzebne dwa spotkania. I pierwsze spotkanie to jest właśnie takie spotkanie, o którym ty powiedziałaś teraz, czyli bardziej na zasadzie takiej konsultacji, rozwiania wątpliwości, porozmawiania o różnych scenariuszach i ja wtedy też mówię, jakie w ogóle są opcje we Wrocławiu, bo głównie praktykuję właśnie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale też dojeżdżam dalej, bo i tak naprawdę w stronę Poznania, i tak naprawdę w stronę Opola, więc no tak naprawdę w zasięgu godzin jestem w stanie dojechać. I rzeczywiście jest dosyć spory rozrzut, jeśli chodzi o kobiety. I pierwsze spotkanie właśnie, ono nie zobowiązuje do podpisania umowy. Czyli bardziej o to chodzi, żeby porozmawiać, rozwiać jakieś wątpliwości, zobaczyć, jakie są inne opcje, bo ja zawsze mówię o innych opcjach, czyli okej, okay, albo poród w domu, albo co wybieracie, w sensie, czy, nie wiem, chcecie rodzić w szpitalu, czy nie wiem, czy rozważacie publiczny szpital, czy chcecie gdzieś jechać, żeby to było prywatnie, czy co byście w ogóle chcieli, nie? Jeżeli para się nie decyduje na ten poród domowy, no to też jest szansa, że po prostu no, zaproponuje im jakieś alternatywne rozwiązanie. No na pewno moim zadaniem nie jest jakby przekonywanie i gdzieś tam namawianie do tego, że poród domowy jest dobry dla wszystkich, bo nie jest. No nie. Nawet abstrahując, jeżeli badania medyczne i kwalifikacja taka medyczna, fizyczna pozwala, no to wiemy, że czasem te czynniki takie, że więcej było zainteresowania tym porodem domowym niż faktycznie takiej ugruntowanej postawy, bo myślę, że to też jest ważne, żeby o tym powiedzieć, że poród domowy to jest tak naprawdę też w dużej mierze nawet nie tyle, znaczy też odpowiedzialność, ale to jest głównie praca w cudzysłowie tej pary, która się na ten poród decyduje. Tu jest jakby dużo większy ich, mam wrażenie, czasami udział niż to takie zaopiekowanie, które możemy uzyskać też no, stricte w szpitalu. To na pewno, to na pewno. I tutaj też pomyślałam sobie o poczuciu bezpieczeństwa, że para musi to mieć w środku. Nie próbować tego uzyskać z zewnątrz, bo ja oczywiście jestem od tego, żeby zadbać o bezpieczeństwo, żeby w odpowiednim momencie powiadomić rodziców, że coś idzie nie tak. Jeżeli w trakcie porodu się pojawiają jakieś komplikacje, to żeby zareagować. Oczywiście, że tak. Ale jeżeli para nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa w środku, takiego, że ja sobie poradzę, będzie dobrze, urodzę, potrafię, wiem, że umiem, to ja tego nie dam. Nie ma takiej opcji po prostu, żebym ja była w stanie tej parze po prostu zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa, jeżeli oni go nie mają w środku. Pytasz też właśnie o motywację do porodu domowego?
Zawsze pytam skąd pomysł i dlaczego. To w sumie od tego zaczynam. Dobra, no to jeszcze mamy takie tutaj pytanie w grupie, czy prowadzisz ciąże fizjologiczne? Tak. I to się odbywa w domu właśnie u ciężarnej, więc można sobie po prostu zamówić taką usługę do domu. No i wtedy też nie ma konieczności, żeby gdzieś tam specjalnie jeździć i tak naprawdę tylko wtedy te 3 USG są realizowane przez lekarza. Okej, czyli wszystkie badania, które są zlecane, mama robi gdzieś w laboratorium? Tak. A ty przyjeżdżasz, weryfikujesz te badania, no i tak jak to w standardzie prowadzenia ciąży fizjologicznej po prostu się odbywa na terenie domu rodziców. No to też jest olbrzymi komfort. Tak, i to też tak jest, że właśnie zazwyczaj z tymi parami, które rodzą w domu, mamy jakiś taki większy kontakt, czy ja też właśnie czasem prowadzę ciążę, czasem przygotowuję po prostu do tego porodu, jeśli to jest para pierwsza rodząca, to też zazwyczaj odbywamy razem szkołę rodzenia. Więc jak kilka razy się spotkamy, też ja poopowiadam i pokażę właściwie, bo te moje zajęcia są takie bardzo praktyczne, jak sobie w ogóle w tym porodzie, że tak powiem, ułatwić ten czas, no to też ta para się czuje po prostu pewniej. Ale też myślę, że się zawiązuje fajna relacja, która się przekłada później na sam proces porodu. Jak To z na tą pewno. parą jest od połowy ciąży czy od początku. Ewa, to tak na koniec, żeby też nie przedłużać, chciałabym, żebyś powiedziała 2 słowa do położnych, które właśnie zastanawiają się nad tą niezależnością, która może być różnie realizowana, nie tylko w postaci przyjmowania porodów domowych, ale chociażby otworzenia swojego gabinetu czy rozpoczęcia prowadzenia ciąży. Takie ku pokrzepieniu, które właśnie się wahają, żeby tak ten motor napędzić, ale też wiesz, nie robić z tego różowych bąbelków, bo wiadomo, że samodzielność nigdy się nie wiąże z różowymi bąbelkami. I tak i nie, w sensie takim, że Tak. na pewno z większą odpowiedzialnością, a z drugiej strony właśnie z samodzielnością, z wolnością też często i to jest naprawdę... Proszę? Z satysfakcją? Tak, właśnie z satysfakcją, tak, z satysfakcją na pewno. I tak jeszcze wracając właśnie do położnych, które gdzieś tam rozważają i myślą o tym, to jeżeli pracujecie w szpitalu na etacie albo pracujecie w jakiejś poradni i macie po prostu umowę o pracę, no to założenie własnej działalności tak naprawdę nie wiąże się z jako takimi kosztami oprócz płacenia składki zdrowotnej. Więc tak naprawdę, jeżeli ten ZUS jest opłacony, macie jakieś stałe źródło dochodu, to założenie tej praktyki i takie rozpoczęcie gdzieś tam szukania tych klientek, czy w ogóle ogłaszania się, opowiadania o tym, czym się zajmujecie, to też nie będzie się wiązało, myślę, z jakimś dużym ryzykiem. I też chciałam powiedzieć, że kobiety są coraz bardziej świadome i szukają takiej opieki, chcą i potrzebują położnej, więc no, warto mieć to po prostu na uwadze i też nie bać się mówić głośno o tym, co potrafimy, co umiemy i co tak naprawdę możemy kobiecie dać. No właśnie też mi tu mignęło takie zapytanie, tylko przeskoczyło wysoko, długa była wiadomość, komentarz, że no właśnie co jako położne niezależne myślimy od położnych, bo na Instagramie wszystko wydaje się fajne, a w praktyce jak kobiety idą do szpitala, to mają wrażenie, że widzą najbardziej sfrustrowane osoby, jakie są w swoim zawodzie, aczkolwiek myślę, że nie wiem, czy ten komentarz był na podstawie jakiegoś doświadczenia własnego czy pojedynczego, bo no jednak też ja widzę bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o szpitale, przynajmniej w tej okolicy, w której ja mieszkam, funkcjonuje, że po prostu już ten czas takiej pracy na podstawie frustracji trochę przeszedł i są inne możliwości, ale też, no nie oszukujmy się, też trzeba wiedzieć, jak jest skonstruowany system polskiej ochrony zdrowia. Tak, w sensie, wiesz co, ja tak myślę, że jeśli chodzi o Wrocław i w ogóle porodówki i położne prowadzące porody, to ja znam masę fantastycznych położnych i też zawsze jak przychodzę na poradę laktacyjną do świeżo upieczonej mamy,
to pytam ją o to, gdzie rodziła, jaki to był poród, jak w ogóle, czy czuła wsparcie właśnie. I naprawdę tych pozytywnych historii jest dosyć dużo. Nawet jeżeli poród był medykalizowany, ale położna, która była obecna, była empatyczna, była wspierająca, to kobiety mają dobre doświadczenie, nie są straumatyzowane. I to jest najważniejsze, żeby ta osoba, która jest w trakcie tego porodu, była w jakiś sposób jednak dostępna emocjonalnie dla tej kobiety. I to jest trudne, ja wiem, że to jest trudne, a z drugiej strony, no, dla kobiety, która często robi to pierwszy raz w życiu, czyli pierwszy raz rodzi, jest to tak wrażliwy moment i tak właśnie podatny na możliwość jakiegoś zranienia, czy właśnie wytworzenia się nawet traumy, czy PTSD, że gdzieś tam po prostu no, trzeba mieć tą wyrozumiałość i empatię. I ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o Wrocław, to tutaj no, masę położnych jest takich naprawdę fajnych, wspierających, więc też bym nie powiedziała, że większość jest tych sfrustrowanych, ale myślę, że pracując w szpitalu ma się masę po prostu sytuacji do tego, żeby się sfrustrować dosłownie, bo system jest jaki jest. Znaczy ja muszę też powiedzieć, że ja mam wiele doświadczeń tutaj z koleżankami z okolic Mazowieckiego, że też dla nich jest bardzo trudne to, i to myślę jest kolejna rzecz, o której trzeba głośno mówić, że położne chcą coś zmienić, ale też nie wszystko w szpitalu zależy od nich. I czasami jest tak, że położna chce przyjąć poród wertykalnie, chce chronić krocze, mama rodząca też jest na to bardzo otwarta. Ale nie oszukujmy się, wchodzi lekarz i mówi, proszę nie wydziwiać. I nawet jeżeli położna się sprzeciwi, to w konsekwencji bywa tak, że ponosi karnego jeżyka i jest przenoszona na inny oddział, który nigdy w życiu jakoś jej nie sprawiał satysfakcji aż tak bardzo. Nie była to jej droga w położnictwie i z sali porodowej jest przenoszona za karę na przykład na patologię ciąży. Wiesz co, Iza, ja o tym słyszałam i przemyślałam to już jakiś czas temu i w ogóle to naprawdę nosi takie znamiona przemocy, tak myślę, bo zakłada w ogóle nierówność, czyli to, że jakby położna jest ta głupsza, coś zrobiła źle, coś zrobiła, gdzie nawet jeżeli by popełniła błąd, to te błędy się zdarzają. Poza tym ja głęboko wierzę w to, że położna chce dobrze, że ma dobre intencje, i chce, przyjmując, nie wiem, poród w pozycji wertykalnej czy bez nacięcia krocza, chce dla kobiety dobrze. Więc nie wiem, jeżeli się coś wydarzy, nawet nie będzie, że to będzie jakaś komplikacja i potem ta osoba jest karana tym, tak, że ma wyjazd gdzieś tam i ona jeszcze musi zmieniać oddział, to jest dla mnie paskudne i to jest właśnie przemocowe, bo to ta położna potrzebuje pomocy i tego wsparcia jej jako osoby, a nie jeszcze poniżania jej w taki sposób. I to jest okropne i zastanawiam się tak naprawdę i myślałam nad tym, co właściwie można zrobić, bo to jest tak, że rozumiem, że jakaś osoba z góry, jakby, bo ja jeszcze mówię o sytuacji, kiedy coś naprawdę się wydarzy, a ty mówisz po prostu, że położna przyjmuje pozycję. No, nie wypada pracować inaczej niż większość, nie? Okej, okay, i że w to po prostu... Chodzi o sytuację, że coś się dzieje w porodzie, tak? I my tutaj, wiesz, świeczki zapalamy i, wiesz, kadzimy kadzidłem, że tak powiem, tak? Kiedy widzimy, że są wskazania do dynamicznego działania. Bardziej myślę, wiesz, o sytuacjach, że u nas od zawsze tak było, proszę nie wydziwiać. Tak, 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 tak. Ale też właśnie mówiłaś o tym przesunięciu na inny oddział, że jeżeli ktoś tam się nie stosuje do ogólnie przyjętych norm czy zasad, ale przecież w ramach swojej samodzielności zawodowej ty możesz przyjąć ten poród nakłócająco, nastojąco, naklęcząco, z nacięciem lub bez, więc zastanawiam się po prostu, co my jako położne generalnie, tak globalnie możemy zrobić, żeby takiej przemocy nie było i żeby to, mało tego, bo jest osoba, która to stosuje, ale przecież inne położne, które na to patrzą, też biorą w tym udział w jakiś sposób. No ja myślę, że to jest kolejny temat do odkopania po czasie PRL-u, żeby naprawdę położne się zaczęły wspierać, a nie były podzielone w swojej pracy, bo to też jest w środowisku obserwowalne, że jedni w jedną, drudzy w drugą, a każda z nas robi inną rzecz, bardziej rozwija się w innej dziedzinie położnictwa. Jedne bardziej w naturalnym się czują, właśnie bliżej domu, innym położnym uwielbiają pracować w szpitalu trzeciego stopnia referencyjności i właśnie jakby te porody wysokiego ryzyka są dla nich takim elementem, gdzie świetnie się sprawdzają.
ale jakby, żeby sobie też, wiesz, jedna drugiej stronie nie podcinała skrzydeł, bo obydwie strony działają w dobrej wierze kobiety. A inaczej nie znaczy gorzej. Ja myślę, że to jest też kwestia tego, że jeżeli coś robimy nawykowo od lat, no to jest nam też bezpiecznie w tym. Tak, bo to wymaga wyjścia z jakiegoś schematu, czy w ogóle wysiłku. Tak. Więc myślę, że tak. I właśnie to jeszcze mi przyszło do głowy, że może komuś się nie chce i widzi kogoś, komu się chce, i też znowu pojawia się ten taki właśnie moment, że jejku, to niebezpieczne. W sensie, że nie, że niebezpieczne w ogóle, tylko niebezpieczne dla mojego ego. Bo ktoś tutaj właśnie czuje się na siłach i to robi. No i co? A może ona tak będzie robiła, ja też będę musiała, nie? No, dlatego ja się bardzo cieszę, że coraz więcej takich kręgów położnych się zaczyna tworzyć, grup wsparcia, czy właśnie tak jak u Was we Wrocławiu, bo mi gdzieś tam mignęło, to takie wsparcie mentoringowo-psychologiczne dla położnych, że to jest coś, co powoduje, że naprawdę gramy do jednej bramki i nawet jak jest nam trudno wejść w nowe rzeczy, no to możemy nad tym mocno popracować, żeby spróbować to zmienić. Tak, ja myślę, że jest dużo rzeczy do zmiany i dużo rzeczy, nad którymi można pracować. Tylko też trzeba chcieć po prostu. Tak. I oby ten zapał został nam wszystkim do końca dni w naszym zawodzie. Ale też myślę, że ważne jest to, żeby kobiety też głośno mówiły to, co w planie porodu napisane, żeby też umieć o tym głośno mówić w trakcie porodu. Ja wiem, że poród to nie zawsze jest czas i miejsce, ale jednak, że ta siła głosu matek właśnie ma ogromne znaczenie. A jeszcze jak położna z rodzącą patrzą w jednym kierunku, no to tak naprawdę trzymać się tego, jeżeli ten poród nie wymaga działań typowo zmedykalizowanych. Tak, zdecydowanie. I no, na szczęście, jeśli chodzi o Wrocław, to ja widzę dużo takich możliwości i takich położnych, które rzeczywiście tak działają i tak robią. Tak, no. Dobrze. To dobry, dobijamy do końca naszego live'u. Bardzo Ci, Ewa, dziękuję, że znalazłaś Dziękuję. czas. Live się zapisze. Jak zaakceptujesz współtwórstwo, to też zawiśnie u Ciebie w profilu i będę się starała go też wrzucić na kanał YouTube'owy, żeby wisiał. I wszystkich zachęcam do Ciebie na profil prosto nazwany Położna Ewa Mazurkiewicz czy Ewa Mazurkiewicz Położna. Mazurkiewicz-Położna. Tak, Sama udostępnię. musiałam się zastanowić. Super, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia na żywo. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Dziękujemy. Pa.